ale po co wychodzić dalej, kiedy ten poziom jest nieogarnięty? Kiedy elektromagnetyka serca jest bardziej teorią i ciekawostką niż żywym doświadczeniem. A jak jest doświadczeniem, to z reguły traumatycznym. Tak jak szaman mówił, szczególnie u dzieci, kiedy ich delikatna elektromagnetyka jest poddawana łupnięciom od osób starszych, rodziców przede wszystkim, na nieokiełznanych emocjach i z reguły powoduje już pierwsze zniekształcenia. Ta subtelna, najbardziej w zasadzie subtelna struktura, czy subtelny interfejs, jakbyśmy tego nie nazwali, jest narzędziem komunikacji zamanifestowanej w ludzkim ciele świadomości zarówno z rzeczywistością rdzenia, holograficznego rdzenia, jak i z całym zewnętrznym całą zewnętrzną różnorodnością tego przejawienia holograficznego rdzenia, które nie jest niczym innym jak tylko jego odbiciem. Mogącym w sposób unikalny dla każdego przejawionego w ludzkim ciele bytu, dla każdej przejawionej w ludzkim ciele świadomości. Spadł szaman o 1,5 fraktala i nie może wrócić do tego, gdzie był. Znaczy jest tam, ale nie może tego teraz percepować i zwerbalizować. Spróbujemy od innej strony.
skoro holograficzny rdzeń jest w każdej przejawionej istocie taki sam na potencjał. No bo jak może być inny? No to gdzie jest różnica? Ktoś mógłby zadać pytanie. Różnica właśnie tkwi w elektromagnetyzmie serca. To indywidualny hologram będący narzędziem interpretacji postrzega, ma potencjał postrzegania zarówno źródła, jak i zewnętrznego jego przejawienia w sposób unikalny. I w zależności od tego, z której strony komunikacja się rozpoczyna, czy od rzeczywistości rdzenia holograficznego. Czy od hologramu, przejawionego w ludzkim ciele życia. Kiedy to zniekształcenie funkcjonuje, holograficzny rdzeń nie odbiera informacji w skrajnym przypadku,
albo są one totalnie zniekształcone, a przejawiona rzeczywistość, czyli odbicie tego, co w zasadzie nie może być postrzegalne, nie może się rozwijać i życiu służyć, bo nie ma połączenia między tym, co na zewnątrz, a tym, co wewnątrz. A nawet jeśli jest, to jest zniekształcone. Obserwujemy to na co dzień. Dzisiaj, nie jako dzisiaj, tylko dzisiaj jako w okresie, w którym żyjemy, to właśnie czakry są największą zaporą do przejścia do możliwości, przynajmniej na potencjale, pełnej komunikacji między rzeczywistością rdzenia czy rzeczywistością źródła, hologramem źródła, rdzeniem holograficznym. A rzeczywistością, którą zamanifestowana w ludzkim ciele świadomość może postrzegać swoimi zmysłami. Utrzymanie tego stanu albo opóźnienie możliwości zaniku tych mechanizmów spowoduje
całkowite zamknięcie człowieka w hologramie, w którym już tylko technologia, a nie natura i biosfera, będzie opisywać strefy graniczne doświadczenia życia. Z punktu widzenia źródła, zakończy się w takiej sytuacji możliwość indywidualnego rozwoju człowieka. Będzie możliwy tylko rozwój tak zwany społeczny, ale aby rozwój społeczny był w ogóle możliwy, musi funkcjonować według algorytmu życia, a nie według algorytmu śmierci. A tutaj algorytmów życia już praktycznie nie ma. I jak się komuś zaciskają zwieracze, to lepiej szamana niech nie słucha od razu wszystkiego. Musimy podłożyć do źródła.
aby to komplikować, usiłując to wytłumaczyć. Ale to tylko komplikacje. A to największa tajemnica życia jest. A możliwość jej uwolnienia no u nas się przejawia.